użycia siły wobec tych wszystkich, którzy usiłują zniszczyć chrześcijaństwo, a wraz z nim wolność. Wśród wrogów dwaj wiodą prym. Islam i barbarzyńskie zepsute do cna lewactwo. Dla użytku tego wykładu używam tego ostatniego terminu lewactwo w odniesieniu do marksistów kulturowych, zwolenników zrównoważonego rozwoju, wojujących, pożal się Boże, ekologów, wyznawców genderactwa, globalizmu, zarazy sodomitów i gomorytów, a w kościele modernistów, którzy dzisiaj niestety okupują starożytny Rzym świętego Piotra. Mówić o katolickim spojrzeniu na użycie siły wobec tych wrogów chrystusowej wiary jest niezwykle trudno, dlatego że dziś za katolicki pogląd uważa się zabobon bierności i potulnego poddaństwa śmiertelnym wrogom naszej wiary. Chrześcijanie bowiem nie kierują się dzisiaj rozumem i zdrowym rozsądkiem, który stanowi twierdzę rozumu, lecz wolą słuchać bezustannego powtarzania pewnych stwierdzeń, sloganów, haseł, które z czasem stają się ich własnymi. A wtedy dzieje się tak, że wszelkie argumenty rozumowe u nich budzą wstręt i pogardę. To widać podczas kazań. Parę razy tego doświadczyłem już w życiu i mam to na piśmie. Ludzie, gdy kapłan przytacza argumenty, które są chwałą rozumu, to oburzeni wychodzą z kościoła, żywiąc pogardę wobec stosowania inteligencji przez kapłana. Oni wolą slogany. I ci biedni ludzie zapominają, że kiedy rozum zostaje zdetronizowany, to zostaje zdetronizowana i wiara, i każda moralna i uzasadniona działalność ludzkiej duszy. Powiadam, mam to na piśmie sprzed paru lat. Z Wilna poszło pismo do instytucji kościelnej o tym, że kłoszę język nienawiści. I mam to na piśmie. To tyle tytułem wstępu. Teraz przystąpimy do wykładu. Na przełomie XIX i XX wieku w jednej ze szkół wojskowych we Francji miał mowę słynny kapelan armii francuskiej ksiądz Didon, którą młodzi adepci sztuki wojennej przyjęli za plauzę. Wtedy jeszcze byli normalni. Światły kaznodzieja mówił między innymi takie słowa. Mówiąc o konieczności dla narodu posiadania siły, nie waham się wyrazić jaśniej i rzec, że mam na myśli po prostu siłę materialną. Tę siłę, co nie rozumuje, nie oburza się, tę samą, która najjaskrawiej uosabia armia, tę, słowem, o której można powiedzieć to samo, co o armacie, że jest ona najwymowniejszym dowodem rządców państw. Kiedy siła przekonania nie pomaga, kiedy miłość nie ma już mocy, wówczas przypada przywołać na pomoc siłę przymusową, potrząsnąć mieczem, ścinać głowy, zadawać uderzenia, wymierzać sprawiedliwość. Użycie siły w takich warunkach nie tylko jest prawem dozwolonym, jest ono obowiązkiem. Siła użyta tym sposobem staje się nie brutalnym gwałtem, ale błogosławioną, świętą energią, szczytem mądrości państwowej.
jest skreślenie tego momentu, kiedy tolerancja staje się wspólnictwem. Biada tym, którzy maskują występną swą słabość niemocą praw, których dobroć przechodzi w zbytnią powolność. Kraj strącony w przepaść klęsk odepchnie takich ludzi, napiętnuje ich za to, że nie potrafili chociażby ceną krwi obronić go i ocalić. Przenosząc to wystąpienie francuskiego kapelana na dzisiejszą sytuację zagrożenia całych państw, kultury europejskiej i wreszcie religii chrześcijańskiej, z jednej strony przez wszelkiej maści lewactwo uprawiające antyczłowieczą ideologię, z drugiej przez islam, możemy za nim powtórzyć, kiedy siła przekonania nie pomaga, kiedy miłość nie ma już mocy, wówczas przypada przywołać na pomoc siłę przymusową, potrząsnąć mieczem. I oczywiście, kiedy mam o tym wykład na różnych salach konferencyjnych, to słyszę głosy oburzenia wszystkich wyznawców zabobonu lewackiego, w tym ulegających katolików. To tak dzisiaj przemawia ksiądz katolicki, powołany krzewiciel Słowa Bożego. Jakimi słowami on chce zapłodnić umysły swych słuchaczy? Ideami Ewangelii? Nie, lecz zasadami faszyzmu, nazizmu, zasadami antysemickiego gnojowiska. Znalazł się duchowny komentator Ewangelii doradzający uciekać się do potrząsania mieczem, do wymowy armat, do terroru. Straszne rzeczy, czeka go za to piekło. No słyszałem takie głosy. Powiem, że wcale bym się nie zdziwił, gdyby po takiej tyradzie te medialne, lewackie autorytety rozdarły swe szaty oburzenia, jak to niegdyś uczynił jeden żydowski arcykapłan, z którego duchowych lędźwi oni wyszli. Ale bądźcie spokojni. Dziś taki objaw zgrozy wyszedł z mody, bo jest za drogi na skąpą kieszeń. Więc zamiast rozdzierania szat, w słowach pełnych wykrzykników wyrażają swoje oburzenie. Zwłaszcza puszący się tytułami naukowymi. Uczeniec Sedzą, problem biednych uchodźców to prawdziwy węzeł gordyjski do rozwiązania. Był taki moment, kiedy ów gordyjski węzeł zagadki etycznej przecięty został jednym wyrazem – miłość, kiedy zapowiedziane było, że miłość wszystko pokona. I będą im wtórować nawet duchowne nieuki, lewacy w sutannach, którzy z oburzeniem na współbrata kapłana ze zgrozą dodadzą: upłynęło 20 wieków, przez które te słowa powtarzano, wyjaśniano. I oto ten, który jest głosicielem tego światła, woła dzisiaj: zabijaj. To jest straszne. Broń podstawiona dziś przez kapłana na miejsce Słowa Bożego. Ewangelia zgłoszona do archiwum jako rzecz bezużyteczna. Czyż nie tak? Wszak słyszycie, jak mówi kiedyś siła przekonania nie pomaga, kiedy miłość nie ma mocy. Co to jest? Ogłoszone bankructwo idei miłości i to głoszone przez nauczyciela chrześcijańskiej religii. I w taki sens, biadając, będą twierdzić te uczone nieuki, że okropny jest teraz czas w Polsce, kiedy księżom pokroju, powiedzmy, księdza Stanisława zaczynają się śnić średniowieczni wodzowie biskupi, prałaci z krzyżem w jednej, z mieczem w drugiej ręce. I co ja na to? Nie zaprzeczę. Tylko jeszcze podpowiem uczonym bęzwałom, nie zapomnijcie do tych zagrożeń dodać inkwizycji hiszpańskiej, no bo to jest piękna sposobność.
Więc w ich oczach kapłan taki jest przeżarty całą rdzą moralną, która szerokimi plamami wystąpiła na tle tak zwanych problemów biednych uchodźców, pokrzywdzonych, pozbawionych praw zboczeńców. Ta rdza wystąpiła tak jawnie, że wypada żałować hipokryzji, pod którą dotąd kapłan ukrywał ją, a teraz bije ona bezczelnie w oczy i nago wychodzi na ambonę uniwersytecką. I gdyby tak znali postać Wiktora Hugo, to powtórzyliby za nim dobitnym głosem: potrzeba bronić Boga przeciw księdzu. Ale ponieważ nie znają jego twórczości, to sami stają się obrońcami i adwokatami bożymi przeciwko księżom usiłującym myśleć. Więc jako kapłan myślący odpowiadam tym uczonym pyszałkom: na to, żeby być obrońcą Bożym, brakuje wam jeszcze wielu rzeczy, a najbardziej ładu i porządku w głowie i zwykłej uczciwości. Ponieważ oczywiście tej ostatniej nie mogę sprawdzić, więc poprzestanę na wykazaniu pierwszym. Według nich użycie siły chrześcijaninowi jest zupełnie zabronione. Gordyjski węzeł życia rozwiązuje tylko miłość i przebaczenie. Bardzo pięknie. Ale w takim razie niech wskażą nam ci mędrcy, jak się miał zachować król Jan III Sobieski, gdy armia turecka napadła na Europę, niosąc ogień śmierci i zniszczenia. Czy miał ruszyć pod Wiedeń, sprezentować przed Turkiem broń, przebaczać i całować się z nimi? Myśl taka jest godna kretyna. Może się zrodzić tylko w głowach tchórzliwych drapichrustów. Ale przejdźmy do współczesności. Gdy hordy barbarzyńców z bluźnierstwem wobec Bożych praw, publicznie dając temu wyraz, chcą za wszelką cenę deprawować ludzkie dusze, degradować człowieczeństwo, nawet najmniejsze dzieci, to mamy na to pozwalać i mizdrzyć się do nich? Albo gdy bandy spod ciemnej gwiazdy, zwane uchodźcami, kierowane rozkazami swych duchowych przywódców, mają za cel wymordować wszystkich, którzy nie są muzułmanami, to my mamy ich przyjmować, uściskać, przebaczyć? To, że wymordowali już miliony chrześcijan, i na dalsze ich bohaterskie czyny błogosławić? Albo powiem jeszcze inaczej, byśmy odczuli, o czym jest mowa, gdy do mieszkania tego adwokata Bożego przeciw księżom zawita młody, silny islamista. I nie dość, że rozkłada się u siebie jak w domu, ale jego żonę traktuje jak szmatę, a córki obiecuje przy najbliższej okazji zhańbić, a synów przemienić na fanatycznych wyznawców Allaha, a gospodarzowi napluje w twarz, pokazując mu kęsim, a w razie oporu uskutecznia to, co wtedy? Zapewne ten adwokat Bożej sprawy działać będzie z miłością, czyli odwoła się do swojej mowy przeciw księdzu szerzącemu ohydną mowę nienawiści do uchodźców i przeczyta ją muzułmaninowi i skruszy jego zatwardziałe serce. A gdyby to nie pomogło, to z pewnością nadstawi swą twarz pięścią islamisty i pozwoli znieważać swą żonę i zgwałcić córki. Jeśli ma zdrowy rozum, to tak nie uczyni, bo wie, że na to Bóg człowiekowi dał silną pięść, żeby się nią od zbója i złodzieja zasłaniał. A gdyby na to nie miał siły, wezwałby policję, wojsko i wychwalałby siłę zbrojną jako jednak dobrą i konieczną rzecz. Więc czego zabrania tego księdzu narodowi i państwu?
Więc kochani, rzecz wygląda bardzo jasno. Nie ma z pewnością człowieka tak głupiego, chyba że wariat, który by naprawdę przypuszczał, że na naszej biednej i grzesznej ziemi można gordyjski węzeł etyki rozciąć miłością i przebaczeniem z wyłączeniem innych cnót, zwłaszcza sprawiedliwości. Wiedzą o tym wszyscy lewacy, więc to, co głoszą o bezwzględnym przebaczeniu, bezwzględnej miłości, jest obłudą tak doskonałą, że można pomyśleć, że w ich żyłach płynie krew dawnych faryzeuszów. I znamy dobrze tych lewaków, którzy przy ogromnej miłości i anielskim przebaczaniu mają szczególną skłonność, tu lepiej mi słowo pasuje, takie stare predylekcje, ładniejsze jest, do krwawych rewolucji. Tej choćby z 1793 roku, kiedy posługując się gilotyną zmiotła głowy szlachetckie i księżowskie, bo przez to rozszerzały się idee humanitarne i prawa człowieka. A jak te prawa człowieka wyglądały i wyglądają do dziś, to niech nam opowie jeden z Francuzów. Pisze on tak w swojej powieści o rewolucji francuskiej. Z miast sąsiednich przyszło kilku filantropów postępowych i ci wyzwolili ten lud nieszczęśliwy. Wyzwolili go z wielu upokorzeń. Najpierw z upokorzenia niskich czynszów, następnie z upokorzenia, że mnisi byli ich właścicielami, mnisi doradcami i sędziami, że ich wujowie, synowcowie, synowie byli także mnichami. Odtąd za wychowanie, za sprawiedliwość, bezpieczeństwo, za to wszystko, co dawniej mieli darmo, chłopi miejscowi musieli płacić, jak wolnym ludziom przystało. Jeżeli za co płacić nie mogli, mieli zaszczyt być tego pozbawieni. Opactwo to dość długo miało prawo zwierzchnicze. Jego wasale, obrońcy kantonu, nie płacili podatku i byli wolni od wojska. Otwarto im szlachetną karierę broni i przysłano poborcę. Podobnie było 100 lat później we Włoszech, gdzie masoneria, najstarsze klasztory, pokasowała, arcydzieła pozabierano, biblioteki poniszczono, fundacje dobroczynne zagrabiono, a same podatki powiększono 10 razy. Tak było choćby w państwie kościelnym, gdzie zamiast, jak oni mówili, niedołężnej papieskiej tiary, zaczęła gospodarować energiczna kielnia masońska. Więc mają lewacy szczególne zamiłowanie, widzimy, do rewolucji bolszewickiej, która okrutnym terrorem pozbawiła życia miliony istnień ludzkich i zatruła duszę jadem nienawiści do tego, co boskie w człowieku. I teraz oni, ubrani w słowa potępienia dla księży, którym się śnią średniowieczni krzyżowcy, mężni biskupi, ze wszystkich sił popierają napierający islam, niosący nieuchronnie śmierć i zniszczenie tego, co ludzkie. Więc z mocą się przeciwstawiam ich obłudnemu, fałszywemu wmawianiu w ludzi, że Jezus Chrystus wyznaczył miłości i przebaczeniu taką rolę, jaką im chcą wyznaczyć dyżurne autorytety moralne. Otóż nic podobnego nie było nigdy. Wiadoma rzecz, że Pan Jezus stawiał miłość nad wszystkie cnoty, a wierny Jego uczeń święty Paweł utrzymywał, że gdyby miał wiarę tak silną, że góry by przenosił, gdyby ciało swe wydał tak, że gorzałby, a miłości by nie miał, stałby się jak cymbał brzmiący i miedź brzękający. Przyznają, że chrześcijaństwo uważa miłość za zdolną do rozcięcia gordyjskiego węzła etyki życiowej. Zgoda. Ale u tych tylko, którzy posiadają miłość.
Jakże jednak ma ona regulować życie tych, którzy jej ani jednej iskry nie mają? A takimi są muzułmanie i wszelkiej maści rozwydrzona hołota zboczeńców z ich lewackimi przywódcami. A chyba ci lewacy nie zaprzeczą, że rozum powinien być regulatorem wszelkich pytań umysłowych. On rozwiązuje i rozcina gordyjskie węzły wszelkich teorii, sporów, wątpliwości. To prawda, ale do tego trzeba mieć rozum, choć odrobinę rozumu. Kiedy go ktoś nie posiada lub stracił, bo słucha ślepo swoich przywódców, można biedaka uczyć albo leczyć. Jeżeli jednak nie uda się żadnej iskry spod popiołu wydmuchać, w ten czas zapewne z bólem serca, ale trzeba użyć siły, gdy brak rozumu prowadzi go do szkodzenia sobie i drugim, a tak jest choćby w przypadku terrorystów, zabójców, którzy sami zginą, zabijając przy tym w zamachu innych. Tak samo jest w przypadku globalnego już lewactwa. Zniszczą człowieczeństwo u innych i u samych siebie. I tak oto, chcąc nie chcąc, wróciliśmy do tezy świętego Tomasza z Akwinu, która odrzucona przez Kościół dzisiaj okazuje się bardzo prostą. Powiada ona, że, mówi Tomasz, jeśli przeciwnik nie wierzy w żadną prawdę objawioną przez Boga, wówczas nie zdadzą się na nic dowody na uzasadnienie artykułów wiary. I pozostaje tylko argument siły, bo człowiek bez rozumu staje się nierozumnym bydlęciem, złym i szkodliwym. A bydle tylko siłą może być rządzone, tylko siła może mu przeszkodzić źle uczynić bliźniemu. To też Pan Jezus zapewniał, że do ludzi, na których miłość nie działa, powie kiedyś Bóg: najwyższa miłość, pójdźcie przeklęci w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego. Owszem, Pan Jezus nakazał Piotrowi schować miecz wyjęty ku jego obronie do pochwy, no bo chciał się ofiarować i cierpieć. Ale kiedy widział niepoprawne zgorszenie przekupniów świątyni, ująwszy bicz w rękę, wypędził ich precz, a stoły powywracał. To jest, użył siły. I podobnie postępowali jego uczniowie. Święty Piotr za kłamstwo i oszczerstwo ukarał Ananiasza i Safirę natychmiastową śmiercią. Święty Paweł grzesznego Koryntianina kazał wykląć. Mówi: podać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zachowany w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. A o władzy i o sile zbrojnej wyraźnie Paweł powiada, że nie na próżno nosi miecz. Czyżby lewactwo pochlebiało sobie, że lepiej rozumie ducha Jezusowej nauki od świętego Piotra i od świętego Pawła? Więc jest rzeczą jasną, że siła fizyczna, siła zbrojna jest sama w sobie rzeczą dobrą. I nie tylko miłości się nie sprzeciwia, lecz owszem, przez nią właśnie używaną bywa w obronie tego, co się miłuje, byle tylko rozumnie i sprawiedliwie. Lecz ponieważ w żyłach wielu spośród tych lewaków, co bronią interesów Bożych przeciwko myślącym kapłanom, płynie krew dawnych faryzeuszów, członków Sanhedrynu, to im przypomnę teraz dzieje ich przodków. W czasach prześladowań Antiocha Epifanesa kapłan Matatiasz przebił mieczem Żyda, który wobec ludu chciał składać ofiarę bałwochwalstwa, a synowie jego Machabeusze, którzy siłą i mieczem przywracali porządek w swym kraju,
należą bezsprzecznie do najpiękniejszych i najszczytniejszych postaci nie tylko żydowskiego narodu, lecz całego świata, po wszystkie czasy. Powtarzam, siła fizyczna, ta, która nie rozumuje, lecz potrząsa mieczem i ścina głowy, jest rzeczą dobrą, jeśli nią kieruje uczciwe, kochające serce, światły rozum, czysta ręka. Z miłością godzi się doskonale i nieraz przez nią bywa używana. To rozumieją wszyscy. Ponieważ jednak lewactwo, także to niby katolickie, zostające pod batutą wielkiego autorytetu z piekła rodem, zdaje się nie pojmować, jak to się w chrześcijaństwie stać może, więc mu kilka objaśnień w tym względzie udzielimy. Najważniejsze. Trzeba przypomnieć wszystkim wierzącym, że rozum jest koroną człowieka. Ten rozum o obecnej sytuacji Kościoła w świecie mówi jasno, że trwa najpotężniejszy atak na wiarę i albo Kościół katolicki będzie ostatnim bastionem cywilizacji w pełni ludzkiej, albo zostanie doprowadzony do niemocy, braku większego znaczenia i milczenia, albo tak jak w przeszłości przeciwstawi się mocno swoim wrogom i ponownie powstanie jako przywódca cywilizacji, którą stworzył i w ten sposób odzyska i odrodzi świat. Czyli innymi słowy, albo my, wierni, staniemy się małą, prześladowaną, lekceważoną wysepką wśród ludzkości, albo będziemy w stanie wznieść pod koniec bitwy stary wojenny okrzyk Chrystus Imperator. Temu służy także siła fizyczna, której należy użyć, bo ona jest rzeczą dobrą, jeśli nią kieruje uczciwe, kochające serce, światły rozum i czysta ręka. Powtarzam. Weźmy na warsztat przebaczanie, o którym tak głośno rozpowiadają wszyscy mający jakieś znaczenie, także w Kościele. Oczywiście przebaczanie jest cnotą chrześcijańską, w pogaństwie właściwie nieznaną. Niech jednak wiedzą lewacy całego świata, co wiodą prym wśród swych wyznawców, że przebaczenie u Boga i ludzi jest tylko dla grzeszników żałujących i pokutujących. Mówi bowiem wyraźnie autor listu do Hebrajczyków, że ziemia, która deszcz nasion spadający pije, lecz rodzi ciernie i osty, odrzucona jest i bliska przekleństwa, której koniec na spalenie. Oznacza to, że ludzie rozumowi i miłości niedostępni karani w końcu być muszą i powinni. Kiedy siła przekonania nie pomaga, kiedy miłość nie ma już mocy. Oczywiście krzywdy osobiste może każdy przebaczyć, choćby najkrwawsze. Kto jednak pilnuje ładu w społeczeństwie i kto ten ład miłuje, nie tylko nie może, ale nie powinien nawet przebaczać krzywdy i zła wyrządzonego drugim. Każdy zaś bez wyjątku powinien ujmować się za obrazy Pana Boga wyrządzone tak, jak umie i jak może. Przytoczę przykład. Kiedy pod koniec XVI wieku zjawił się w Wilnie przybysz z Włoch, Franco di Franco, uczestniczył w procesji Bożego Ciała i podczas procesji zaczął bluźnić wobec Chrystusa obecnego w hostii. I został skazany na wyrwanie języka i poćwiartowanie. I wielu kalwinistów za wydanie surowego wyroku obwiniało sługę Bożego księdza Piotra Skargę. I mieli słuszność, bo Skarga miał w tym swój udział. Przebaczał z iście chrześcijańskim miłosierdziem krzywdy wyrządzane sobie, z niewagi samemu Bogu przebaczyć
nie miał prawa. Kiedy natomiast pijany szlachcic Wojciech Seplewski najechał na niego konno i groził mu szablą, a następnie spoliczkował skargę, za co stanął przed sądem biskupim i został skazany na obcięcie ręki, którą podniósł na duchownego, to Piotr Skarga wybronił sprawcę napadu przed wykonaniem wyroku, przebaczył mu, a szlachcic ujęty postawą księdza przeprosił naszego natchnionego kaznodzieję publicznie, jakby trzeźwy. Nie było przeprosin. Obraza Boga to śmierć. A dzisiaj wyjdziecie z kościoła, już będą obrażali publicznie Boga. I nic się nie dzieje. Więc trzeba tym lewakom wiedzieć, że chrześcijanin to nie jest taki sobie ciamajda od gaszenia Żydom świeczek szabasowych. To jest człowiek, który kocha dobro, a zło nienawidzi. Który przebacza żałującemu, lituje się nawet nad wrogiem, ale wie doskonale, że osła poskramia się wędzidłem i batem, psu wściekłemu posyła się kule, a skorpiona miażdży się obcasem. I w tym chrześcijaństwie różni się stanowczo od wszelkich obrońców Boga przeciw księżom, że ci obrońcy właśnie krzywd sobie wyrządzanych, nawet uwag do nich stosowanych, nie przebaczają, a są łatwi w odpuszczaniu grzechów przeciwko komu innemu popełniania. I nie uważają bynajmniej, że można było obrazić Pana Boga w jakikolwiek sposób, chyba, że nie czytam ich bredni i uważam się za gorliwego katolika. Tutaj ideałem jest już zmarły jeden arcybiskup z nadmorza, nie powiem nazwiska, który kiedyś mi wprost powiedział, że z gazet zalatujących czosnkiem i cebulą czerpie informacje o tym, co dzieje się w jego biskupim mieście. Ten na pewno był gorliwym katolikiem. Natomiast wszyscy inni katolicy, którzy wiedzę o Kościele czerpią z modlitwy, z własnych rozmyślań, są potworami. I dlatego wszelkie wystąpienia przeciw nim są chwalebną energią. Nawet użycie siły wobec nich bywa z wielkim zadowoleniem aprobowane, a przynajmniej tolerowane. Miłość jest cnotą arcychrześcijańską, to prawda. Nawet wiedzą o tym lewacy. Nie wiedzą jednak tego, że swoboda, wolność i miłość należą się tylko temu, co prawdziwe, co godziwe, co dobre. Natomiast co fałszywe, głupie, a złe, można jedynie tolerować. I tylko tak długo, jak długo jest nadzieja, że można coś zmienić poprzez miłość, przekonywanie i rozum. Gdy zaś zgaśnie ta nadzieja, gdy fałsz i zło zaczną szkodzić, nie ma innej rady, tylko trzeba użyć siły. W ostateczności nawet zbrojnej siły. I jeszcze jedno, takie porównanie. Wszyscy znacie, że miotła składa się z dwóch części. Dolnej, która zamiata, i górnej, którą się trzyma w ręku. Jeśli się jej używa w powyższym porządku, to wszystko idzie dobrze i cel miotły bywa osiągnięty. Ale powiadają, że w zgodnych małżeństwach zdarza się, że dolna część miotły zostaje w ręku jednego z małżonków, a trzonek bywa kładziony na łbie i plecach drugiego. I trzeba przyznać, że od dość dawna w Polsce dzieje się tak, jak w tym małżeńskim stadzie. Miotła, czyli siła państwowa, nie wymiata śmiecia, lecz chodzi po głowach i kościach uczciwych ludzi. Jesteśmy oburzeni, gdy w Polsce policja, jak choćby w Lublinie, latem chroni parady zboczeńców, a ludzi normalnych leje pałami. Oczywiście śmiecia się zebrało wskutek takiej gospodarki więcej niż w stajni Ołowiarza.
a w nich mnożą się, używają rozkoszy bytu istoty, które się zwykle w śmieciach mnożą, a w błocie używają. Kiedy wreszcie przyjdzie mieszkańcom Polski zbawienna myśl, bardzo prosta, że należy wziąć trzonek miotły do ręki i powymiatać śmieci. Kiedy to przyjdzie? To byłoby wypełnienie postulatu księdza Robaka z pana Tadeusza: dzieci, dom oczyścić ze śmieci. Przestrzega nas surowo ksiądz Piotr Skarga, że nie bierzemy miotły za trzonek i nie robimy porządku. Mówi: miłości jednej odrobiny nie ma ku Bogu, kto się nie gniewa o krzywdę boską. Miłości ku bliźniemu nie ma, kto by się nie użalił nad zgubą jego duszy. Na grzech się nie gniewa i owszem, przyjaźń czartowi okazuje, kto grzechu, gdy może być, nie wymiata ani nie każe, ponieważ jest to nasienie diabelskie. Oczywiście na takie słowa ci, co pasożytują na wierności chrześcijan i ich dobroci, oburzają się do żywego i podnoszą wielki krzyk: a jeba, jaki giewam. Dowodząc wśród innych rzeczy i także takie, że taka karygodna myśl jest bankructwem miłości i zamiarem duchowi Ewangelii najzupełniej przeciwnym. I narzekając na czasy okropne, w którym księżom zaczynają się śnić generałowie biskupi, łącznie z prałatami pułkownikami, którzy chwycą za miotłem, za trzonek i wymiotą wszelkiego rodzaju płazy i wiele innych równie pięknych rzeczy. Z obawy, żeby się mniemany sen księdza w czyn nie zamienił, żeby miotła ujęta rozumną, uczciwą ręką nie popsuła mnóstwa ich delikatnych interesów, to podniosła włosy na głowie współpracowników tych interesów, to zaczynają biadać, jakie okropne czasy, jaki ten Kościół zacofany, nietolerancyjny. I wynaleźli antidotum na to, mianowicie mowę nienawiści, okraszoną jeszcze antysemityzmem. U nas jeszcze w Polsce mało się za to karze, ale już powszechnie w tak zwanej zachodniej Europie ksiądz za takie słowa, jakie ja wam do was wypowiadam, idzie prosto w kajdankach do więzienia. To są fakty. I w tym jednym się zgadzam z nimi, że czasy są naprawdę okropne. Bo czy w innych czasach mogłoby się utworzyć błoto? Takim błotem jest przecież lobby zboczeńców. Czy banda brzaskliwych ich chówców mogłaby cząść całymi krajami Europy, poruszając do fundamentów Europy? Czy wszelkie bezwyznaniowe mass media, publikatory pełne nieuctwa, fałszu, wykrętów, śmiałyby w innych czasach walczyć z chrześcijaństwem, a ich naczelni obrońcy zepsucia stawali się obrońcami Boga przeciwko myślącym księżom? Więc rzeczywiście czasy są złe. Ale rozpaczać nie trzeba, nie tylko dlatego, że żyją jeszcze ci obrońcy, gotowi w razie ostatecznym bronić Boga przeciw ciemnemu klerowi, ale dlatego także, że bardzo wielu ludzi, myślę, że wraz z wami, są podobni do tych, którzy niegdyś słuchali światłego księdza Didona, którego przytoczyłem na wstępie. I wielu z was przyklaśnie jego słowom: szczytem mądrości państwowej jest skreślenie tego momentu, kiedy tolerancja staje się wspólnictwem. Biada tym, którzy maskują występną swą słabość niemocą praw, którzy mieczom pozwalają stępieć, których dobroć przechodzi w zbytnią pobłażliwość, skraj wstrącony w przepaść klęsk odepchnie takich ludzi, napiętnując ich za to, że nie potrafili chociażby cenę krwi obronić go i ocalić. Pisze święty Jan w Apokalipsie o spadającej z nieba na ziemię gwieździe, której dano klucz od studni czeluści.
pisze tak. I otworzyła studnią czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. A z dymu wyszły szarańcze na ziemię i dano im moc, jaką mają ziemskie skorpiony. Rzeczywiście, dym oszczerstwa, kłamstwa o ksenofobii, faszyzmie, u najlepszych z nas i tak dalej, jest tak gęsty, że tylko zdrowi moralnie i mocniejsi umysłowo mogą zorientować się w rzeczywistym położeniu rzeczy. Ogromna większość ludzi, nie wiem, czy to dla umysłowego lenistwa, czy najczęściej myślę z braku czasu pochłoniętego pracą na życie, zwykle nie jest w możliwości walczenia z podstępnym, zręcznie ukrytym i zamaskowanym błędem. A wiemy, jak olbrzymi wpływ publikatorów jest na ludzki umysł i na serce człowieka. One powoli dokonują dzieła. Wlewają one swe myśli, swe uczucia do duszy człowieka, rzeźbią je tam głębiej, aż człowiek przyjmuje je za swoje poglądy. I co z tego w końcu wynika? Ano to, że dzisiaj potomkowie walczących za chrześcijaństwo Sarmatów pod Cecorą, pod Wiedniem, prawnukowie sodalisów Maryi chwytają w lot wszelkie plotki, sofizmaty i gotowi są przyjąć islamistów, lewactwo, zboczeńców z otwartymi ramionami. Więcej, gotowi są cieszyć się z tego, tak jak ich ojcowie niegdyś śpiewali Te Deum Laudamus, gdy Turków bito pod Belgradem, Lepanto, Chocimiem i Wiedniem. I wśród niby chrześcijańskiego społeczeństwa panuje radość, że poprzez islam i lewactwo masoneria zniszczy kulturę łacińską. Wiemy, kto spalił Bibliotekę Aleksandryjską z historii. Kalif Omar, który mówił jasno, jeśli książki tej biblioteki zawierają to samo, co Koran, to zbyteczne, a jeśli zaś to, czego w nim nie ma, są szkodliwe, więc trzeba je spalić. Osobliwe jest to i smutne zjawisko, że katolicy uwierzyli, że masoni i całe to światowe lewactwo wiedzą lepiej, co przystoi chrześcijanom wobec zalewu islamu, co będzie z pożytkiem lub szkodą dla Polski, dla Europy, zwłaszcza Kościoła, niż sam Kościół. Zapominają katolicy o arcyprostej rzeczy, to jest, że instynkt nienawiści do chrześcijaństwa u tych masonów jest równie jasnowidzącym jak instynkt miłości u nas, tylko w odwrotnym znaczeniu. Wydaje się nawet, że jeśli miłość bywa nieraz ślepą, tak mówimy, to nienawiść widzi jasno. Jeżeli wróg nasz radzi nam przyjmować muzułmanów, to winniśmy zrobić na odwrót. Nie przyjmować ich, a tam, gdzie są, przepędzić ich na cztery wiatry. Bowiem, żeby wierzyć, że to całe lewactwo, powiadam w tym duchowne, chce nam wprowadzić inną kulturę, bo tak będzie lepiej dla Europy, dla Kościoła, otworzy się na multikulturalizm, będzie podpisywał dokumenty za Budami, to trzeba być bardzo naiwnym, jeżeli nie wręcz wrogiem katolicyzmu. Co zatem nas może czekać? No jedno, powrót do katakumb. Jest to smutne widowisko, że dzieci Kościoła wzdychające do wszelkich darów Bożych dopomagają wrogom chrześcijaństwa, a nawet domagają się, by jakiś lewak czy islamista z piekła rodem mogli na nasz kark postawić swą nogę. A Żyd, który tym wszystkim steruje, by odjął nam to wszystko, co niezbędne do życia na ziemi. Patrz, roszczenia Żydów wobec Polski, ustawa 447. To tylko dowodzi, jak w nas wygasło uczucie chrześcijańskie, jak mało znamy potrzeby naszej religii,
jak nie rozumiemy tego, co się dookoła nas dzieje. Ale ci katolicy równolegle domagają się od Boga, by dał im wszystko, co uszczęśliwia naprawdę człowieka. A zapracować sobie na to w pocie czoła, podług ewangelicznego prawidła zdobywania gwałtem, nie ma to ani rusz. Święta Teresa z Awila bardzo jasno to objaśnia. Mówi, jakim prawem śmiemy żądać dla siebie takich dóbr, niewypowiedzianych rozkoszy i chwały na wieki samym tylko kosztem Pana Jezusa? Uganiając się za marną czcią u ludzi, myślimy, że my powetujemy takie zlżywości, jakie On ucierpiał? Wszak sam Pan Jezus powiedział, że tylko gwałtownicy zdobędą niebo. Jeśli Jego obrzucano ze lżywym mianem szaleńca, to dlaczego my boimy się być uznanymi przez ten świat za szalonych i głupich? A niestety, jak mówi święta Teresa, zniknął między nami, rzec by można, i wyczerpał się rodzaj tych, których ludzie mieli za szaleńców, patrząc na czyny ich bohaterskie, godne prawdziwych miłośników Chrystusa. I gdy dym ze studni przepaści, o której mówi święty Jan w Apokalipsie, nieco się rozproszy, to wielu zapyta, co dobrego zrodziło się z całej owej operacji migracyjnej i propagandowej prowadzonej w mediach i w Kościele z taką determinacją. Oby, i to będzie najważniejsze, obudzenie się katolickiego uczucia i samopoznania w chrześcijańskich społecznościach i na nowo podjęta rekonkwista, czyli wyzwolenie Europy z jarzma islamu i lewactwa. Może wreszcie ludzie wtedy zrozumieją, że jako dzieci Chrystusa mają być potężni, możni, wielcy dla pożytku narodów. A zwłaszcza katolicy w Polsce mają zrozumieć, że jeżeli w państwie pogańskim Kościół krył się w katakumbach, to byłoby hańbą dla narodu polskiego, gdyby jego wychowawca Kościół był komukolwiek prócz Boga samego poddany. A niestety dzisiaj jest poddany. Wszystkiego się boją hierarchowie, tylko nie Pana Boga. No tak jest. I pamiętajmy o jednym, że gdy przyjdzie czas, daj Boże, na nowo wyzwalać Europę z rąk wrażych sił, to nie spodziewajmy się poparcia nawet z grony chrześcijan, zwłaszcza heretyków. Ekumenizmy odłożyć, to wszystko jest za Bobą. Powtórzy się zapewne to, o czym wspomina w swoich pamiętnikach Jan Chryzostom Pasy. Gdy król Jan III Sobieski ratował Wiedeń i całą Europę, całe chrześcijaństwo, to w Gdańsku kalwini i luteranie po swoich zborach prosili, żeby Bóg dał zwycięstwo Turkom. A nie jeden z nich mówił, dajże Boże, żeby się tam pod Wiedniem katolicka krew strumieniami płynęła. A inny odpowiadał, nadzieja w Bogu. A o naszym królu tak mówili, ale ten świnia karna, po co on tam poszedł? Co tam po nim było? Bodajże tam obadwa z cesarzem doczekali kajdankami brzękać. Dlaczego protestanci byli przeciwni Sobieskiemu pod Wiedniem? Bo mieli niejako we krwi to, co mówił półtora wieku wcześniej Luther, obawiający się, że zorganizowana akcja przeciw Turkom przyniesie wzrost autorytetu papieża. On mówił tak, walczyć przeciw Turkom to opierać się Bogu, który każe rózgą nasze grzechy. Jak należy wobec takich absurdaków postępować, to niech nam powie sam imć pan Pasek. To jest piękne. Czytajcie pamiętniki Paska. Mówi tak, jak był w Gdańsku ze zbożem. Idę raz, a jeden śpiewa, podpiłem trochę i pytam, co takiego śpiewa, że go tak z pilnością słuchają. Usłyszawszy ów, co śpiewał,
że się o to pytam, pokaże mi po niemiecku pisane ja muss pan kupić, kupić. Pytam, co za nie? Odpowie grosz. Dałem. A szło za mną chłopów kupa do gospodu, co im miał dawać pieniądze. Był jeden frant i mówię mu, miły bracie, będziesz miał tynfa, utrzyjże zadek taką kartą. Chłop z wielką ochotą spuścił spodnie, golusieńką panewkę wytarł owymi awizami i cisnął do motwany. Niemcy poczęli mruczeć, szemrać, a ja poszedł. Katolicy zaś i ci, co z okrętów na to patrzali, okrutnie się śmiali. Kiedym zaś powiadał katolikom mieszczanom, także dominikanom, jezuitom, to mówili, szczęście, że na waści tumult nie był. Przytoczyłem wam ten wyborny fragment pana Paskowej opowieści o braciach odłączonych, byśmy się nie dziwili, gdy na nasz trud ratowania chrześcijaństwa naplują. Ale my róbmy swoje, całą nadzieję pokładając w Panu Bogu. I pamiętajmy, że my walczymy, ale Pan Bóg daje zwycięstwo. I to nie jest przesadą. Wspomniany Jan Chryzostom Pasek, kiedy czynił refleksję nad bitwą pod Parkanami, która miała miejsce tuż po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem, a która omal się nie skończyła tragicznie dla króla Jana Sobieskiego, bo mógł zginąć w niej, to trafnie powiada o zmienności fortuny. Mówi tak. Żebyśmy widzieli, że nie wielkość ani moc wojska, ale niebieskie biją nieprzyjaciela moce. Żebyśmy wiedzieli, że nie rozum ani eksperiencja nasza, ale ręka boska daje nam nad nieprzyjacielem i przynosi zwycięstwa. I kończy pięknie pasus. Wzięliśmy chłostę we czwartek, żałujmy za grzech, upokórzmy się Bogu w piątek, a znowu Bóg nas podniesie i da nam się zemścić w sobotę z psalmistą, wierząc, że kogo dziś zafrasuje, to go jutro imiłuje. I pamiętajmy jeszcze o jednym, mianowicie o tym, i już kończymy, co mówi święty Jan Apostoł, że Pan Bóg wypluwa ze swych ust nie tych, co są zbyt gorący, ani tych, co są zbyt zimni, lecz właśnie letnich. Jak to się ma do naszej walki z islamem i z lewactwem, zdegenerowanym? Rządzący państwem okłamują nas, wysyłając raz po raz w przestrzeń publiczną jakąś słowną, miłą nieprawdę, parę obietnic, najlepiej przy okazji wyborów, że oto będą bronić tradycyjnego modelu rodziny albo nie przyjmować uchodźców. Ale to tylko werbalnie. Natomiast w czynach nie zbliżają się do ognia, pozostają neutralni i nie kiwną nawet palcem, żeby powstrzymać barbaryzację społeczeństwa, a uchodźcom otwierają na oścież wrota. Przecież najwięcej w Europie przyjmujemy uchodźców. Tak więc państwo nas okłamuje. Pozostaje ostatni bastion normalności Kościół, ale tu słyszy się słowa oddawaj cześć Bogu, nie podejmuj jednak żadnego ryzyka. Nie mów, a nade wszystko nie czyń niczego, co nie jest rozsądne. Pozostań neutralny. Co cię obchodzi, że muzułmanie czy lewackie barbarzyństwo atakują ten czy inny kraj i zmienili jego naturę? Ciebie i Kościoła jeszcze całkowicie nie zaatakowali i nie zmienili twojego sposobu myślenia. Więc pozostań neutralny. Zresztą, jak mówi jeden z kardynałów z Wiednia, nie będę nazwiska mówił, zboczenia mają swoje pozytywne wartości. On to mówi. A zbawić się możesz także w każdej innej religii niż katolicka. To jest dokument z Abu Dhabi papieża Franciszka. Bóg chce wielości różnych religii. I w każdej się mogę zbawić. Pokorowy być katolikiem. A ksiądz Piotr Skarga mówił, czy Chrystus, Syn Boży, mówiąc o Kościele, jako swojej owczarni dopuszcza, aby między owce wpuszczać wilki i otwierać im wrota do owczarni? Kto kiedy dozwolił złodziejom i otworzył im drzwi, aby kradli ile chcieli? Także mężobójcom i fałszerzom, aby zabijali i zdradzali? Czyż nasze dusze nie są droższe i nie większa w nich szkoda?
Kto kiedy kazał kłaść jad na stół, u którego siedzą proste dzieci, nie znające zagrożenia? Ci, co otwierają wrota do tego królestwa wszystkim herezjom i dają im prawne obrony i nie każą ich karać, pokazują wielką nieprzyjaźń chwale Bożej, duszom ludzkim i ojczyźnie swojej i sobie samym. Jak miłuje Boga ten, który widzi bludzierstwa wobec nakazów, a gdy może nie broni, albo jeśli nie może, że nie ukaże swej woli do obrony, aby jego Bóg był uczczony na świecie, a wyznanie jego chwały kwitło, a bał się każdy bluźnić wobec jego straszliwego imienia. Jakże wilcze serce ma ten, który wpuszcza wilki do owiec dla rozlania krwi i otwiera im wrota i broni ich, aby nie byli wygnani i oddzieleni od owiec. Jakbyś sam zabił, gdy ułatwiasz drogę nieprzyjacielowi i otwierasz drzwi, a ów wróg ma jad nieugaszony. Jak miłuje swoją ojczyznę i Rzeczpospolitą ten, który wydziera jej duszę z ciała? Jednym z największych wrogów chrześcijan w Europie i w świecie jest przyzwyczajenie. Wydaje się nam, że przywykliśmy do naszego dziedzictwa kulturowego, grecko-rzymskiego, religijnego, opartego na katolicyzmie. Uważamy, że nam się to należy. Bo no, niemożliwa jest utrata tego, no, choćby jutro. Nie uświadamiamy sobie nawet, że uszedł z nas duch. Oczywiście możecie powiedzieć, że w Polsce nie brakuje dzielnych ludzi, gotowych do walki z islamem czy z lewactwem. Nie daj Boże, żeby ich zabrakło. Ale niestety wielu jest z tych, którzy mają ducha przygody, no to nie ma nic do powiedzenia. A jak mają ducha przygody, choćby nasi żołnierze, to udają się na Bliski Wschód nie po to, żeby krzewić tam wiarę, jak robili to krzyżowcy, lecz żeby rabować te kraje w imię obrony demokracji i obrabowywać ich z bogactw naturalnych. I ci ludzie chcą, żeby ich odwaga służyła im sam, a nie Panu Bogu. I dla takiego celu no to nie trzeba być chrześcijaninem. Każdy poganin potrafi robić takie rzeczy. Gdzie dzisiaj jest człowiek, który ma nadal czystego ducha wypraw krzyżowych, o których mówił Cyprian Kamil Norwid, że wyprawy krzyżowe są tym dla Europy, czym dla starożytnych Greków była walka o Troję. Wychowali się Grecy na tym eposie. Człowiek, który chce spełnić zadanie nie dlatego, że go pragnie, tylko że Bóg tego tak chce. Gdzie są ludzie, którzy mówią jak krzyżowcy Deus vult? Bóg tego chce. Nie słyszałem w swoim kapłańskim życiu, a mam 61 lat. Wczoraj skończyłem. Nie słyszałem. Przecież obecne pokolenia nawet nie rozumieją, że takie zawołanie w ogóle się w historii rozległo. Pod wpływem wrogów chrześcijaństwa, chrześcijańskiego męstwa tłumaczą sobie w swoich wyrachowanych umysłach jako no to dziwny objaw hipokryzji i przesąd średniowieczny. A my wiemy, że bramy piekielne nie przemogą. Ale każdy z nas musi żyć, jak gdyby ta obietnica Chrystusa, że bramy nie przemogą nas, zależała tylko ode mnie. Tylko ode mnie, więc muszę walczyć. Tu nie wystarczą księża, zakonnicy, biskupi. Chrystus potrzebuje każdego człowieka wierzącego i w miarę upływu czasu będzie go coraz bardziej potrzebować. Zwłaszcza dzisiaj, gdy duchowni zdradzają chrześcijaństwo. No ostatni synod amazoński to dowodzi. W Bazylice świętego Piotra czci się bożki amazońskie. Profanuje się Bazylikę świętego Piotra. Zdrada chrześcijaństwa przez najwyższych dostojników Kościoła. Kochani,
Ale żeby tak nie zakończyć minorowym nastroju, to słowa otuchy płyną ze stolicy świętego Piotra, ale tej nieokupowanej jeszcze przez modernistów. Słowa otuchy i tym zakończymy. Namiestnik Chrystusowy na ziemi, święty Pius X, w swoim całym pontyfikacie wzywał do odnowienia wszystkiego w Chrystusie i do zagubionych Europejczyków wymówił prorocze słowa. Powiada tak, papież święty, cywilizacji nie trzeba dopiero zakładać, tak jak nowego państwa nie trzeba dopiero budować gdzieś w obłokach. One istniały i istnieją. To cywilizacja chrześcijańska i społeczeństwo katolickie. Pozostaje tylko niezwłocznie je odtworzyć i na nowo ustanowić na fundamentach zarówno naturalnych, jak i boskich, na przekór nieustannie ponawianym atakom nikczemnej utopii, rewolucji i bezbożności. Co daj, Panie Boże. Amen. Jeszcze słowo na zakończenie i zaraz kończymy. Dziękuję bardzo serdecznie księdzu Stanisławowi za wykład. Kochani, dzisiaj jest moda na to, żeby mówić byle co i byle jak. Ksiądz Stanisław jest wszystkim człowiekiem pełnym wiary. Od tego trzeba zacząć. Ale sama wiara nie wystarczy. Jan Paweł II w Fides et Ratio mówi, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Wiara i rozum. I ten wykład pokazuje niestety, kochani, mówię to z przykrością jako ksiądz, nieuctwo poczynając od duchownych. Ktoś, kto jest nauczycielem, nie może być nieukim. Bo kiedyś zapytano świętą Teresę Wielką, jakiego chce spowiednika? Mądrego czy świętego? I zapewne byśmy wszyscy powiedzieli, że świętego. A ona mówi nie, mądrego. Bo mądry nie zaszkodzi. Natomiast głupi zaszkodzi. I ten wykład, który wygłosił ksiądz Stanisław, on jest wszystkim głęboko oparty o słowo objawione i działanie Boga w historii, czyli w czasie i w przestrzeni. Popatrzmy, co robi prorok Eliasz, kiedy kwitnie kult Baala. Mówi, złóżcie ofiarę i teraz módlcie się do swojego Boga, żeby ją strawił. Eliasz sobie kpił, mówi, wołajcie głośniej, bo może Bóg jest zajęty, może śpi, może jest zmęczony. Nic. Nakuwali się. Eliasz mówi, teraz ja będę wołał do mojego Boga. Naprawdę, Panie, Ty jesteś Bogiem. Co kazał robić Eliasz? Wymordować 450 kapłanów bożka Baala. Święty Paweł mówi, co ma Chrystus wspólnego z Belialem. Kochani, nie możemy łączyć kultu prawdziwego Boga z pogańskimi bożkami. Nie tak dawno był na Kulu były prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Wybitny biskup, następca Ratzingera i jego uczeń na temat, czy współczesna kultura europejska niszczy nakaz misyjny Chrystusa. I on powiedział tak. Popatrzmy, co mówi Chrystus. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale ci kultura mówi tak, możecie nawracać. Tylko Żydzi są z tego wyłączeni i muzułmanie. I problem polega na tym, że dzisiaj we Francji
Muzułmanie są, którzy się nawracają, są jakby podwójnie osaczeni. Z jednej strony rodziny muzułmańskie wydają na nich wyrok śmierci, a z drugiej strony biskupi nie chcą ich przyjąć do kościoła katolickiego. To jest czas, który aktualnie przeżywamy. Jeszcze jedno. Popatrzmy, że ci sami, którzy dzisiaj mają na swoich sztandarach lewactwo, masoneria, liberté, égalité, fraternité, wolność, równość, braterstwo. Co robili? No zachowywali się bardzo porządnie, bo mordowali w pień kogo? Katolików, duchownych i świeckich. Księży na barki i wysadzali na Loarze. Na terenie Wandei, gdzie duszpasterzował święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, ze skóry wieśniaków francuskich robiono buty dla urzędników w Paryżu. A ze skóry kobiet torebki dla wytwornych dam. Kiedy była rewolucja masońska w Hiszpanii przed II wojną światową, co robiono z katolikami? Przedkazano matkom księży połykać krzyże, które dławiły się w strasznych męczarniach, odchodziły z tego świata. A kośćmi i czaszkami świętych grano na boisku. To są dzisiaj potomkowie tego zacnego, w cudzysłowie, grona. Ksiądz Stanisław pokazał nam w sposób piękny, odwołując się także do literatury, co mamy czynić. Katolik, moi drodzy, to nie takie ciele, które go prowadzą w prawo, w lewo, prosto i do tyłu. Tylko to jest ktoś, kto wie, w co wierzy, znaczy w kogo wierzy, co wyznaje, na czym opiera się jego życie. I wtedy mamy to, co zamierzył Chrystus. Macie być świadkami. I zakończę jedną rzeczą. Kiedyś zapytali kardynała Ratzingera, dzisiejszego papieża, seniora Benedykta XVI, jakie powinno być Słowo Boże. A on mówi, Słowo Boże ma być jak sól, która jest posypana na świeżą ranę. Każdy z nas wie, co to znaczy nasypać sobie soli na świeżą ranę. To boli, ale to uzdrawia. I to słowo, które dzisiaj ksiądz Stanisław wypowiedział, ono właśnie ma na celu nas leczyć, ale równocześnie rozpalać i wzywać do dawania świadectwa i niepoddawania się. Bo jeżeli będziemy właśnie takimi ciepłymi kruchami, przepraszam za to określenie, to będzie coś takiego. Pod bramą kurii krakowskiej, gdzie Polacy cieszyli się z wyboru Jana Pawła na papieża, teraz wisi plakat Jędraszewski do więzienia. To jest efekt końcowy takiej logiki. Księże Stanisławie, z całego serca Bóg dziękujemy i zapraszamy.